komputerze. What happened? The fuck? Wszystkim z tej strony zwycięzca i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Crash Tego Piątki. Jedziemy sobie do dłuższym metrosu, będę czekać, może zobaczyć, kto jest godziny. I żeby mieć odpowiedni timer, 12 po. Kurde, zaczynają się te misje posrane. Nienawidzę tego wyścigu. Prawdę powiedziawszy, uwaga, może być inny, jakiś dziwaczny głos tym mikrofonem. Muszę rozplątać. Dobra. Okej. W ogóle niedawno skończyłem się, znaczy nie tak, no jakiś czas już skończyłem się uczyć, obejrzałem sobie parę odcinków, które mam na komputerze. The fuck? I thought you were gonna hold on to the lead. Dobra. Ej, zobaczycie dlaczego mnie wkurzają strasznie te wyścigi offroadowe. No właśnie dlatego, co mnie, że mnie teraz zwolnił do 60, do 70 km na godzinę, mimo że nie puszczałem strzałki do przodu. No, najmniej jechałem 67 na godzinę. To jest tak powolne, tak bardziej wrzuca. No i ten zakręt też jest taki jakiś dziwny, żeby nie przeklinać. Nie mam też jutro kolokwium, czyli też coś jakby sprawdziłem. Pracę klasową czy też... Pracę klasową czy też sprawdziłem w szkole. To jest coś takiego. Na studiach. Wow! Kolokwium na studiach to jest coś jakby w szkole sprawdziłem czy pracę klasową, takiego zacząłem mówić. Z tą różnicą... To w zasadzie nie, no to nie jest zasadnicza różnica, że macie trudniej. Jeszcze trudniejszy materiał i poza trasą nie było. Kurde, co mnie tak daleko wyrzuciło. Jochun. Tak wiem, że to się powinno czytać John. Mnie wyprzedził. Tu są tyle uciążliwe trasy, że 2 minuty się jedzie jedno kółko. Dlatego nienawidzę tej trasy. I w ogóle wyścigów offroadowych. I tego są, znaczy może tak, wyścigi offroadowe są nawet ok, tylko że nie tym samochodem. Tym samochodem jest naprawdę moim zdaniem. Więc... What the fuck? Ten odgłos to nie był zamierzony, ten odgłos przed chwilą to nie był zamierzony, to odsmoknięcie. Okej. No nie takie long time coming, skoro oni mają 6 sekund tylko. Między czas, to jest 6 sekund. Różnica między mną a tym drugim. No teraz już mniej. Nie no, dobra, około 6 sekund. Między mną a Donem. Rambo, kuźle. No, skręcaj, że wracaj na drogę. To też mi strasznie unerwia. I żeby po prostu... No, widzieliście przed chwilą, jak mnie rzucało w tych kałużach. Ale to jest po prostu chyba ma... To jest nie pamiętam, czy to miękkie, czy twarde, ale zawieszenie jest. Ze szkoły średniej.
Coś tam się nauczyłem jednak, mimo wszystko, w technikum mechanicznym. Ja w ogóle pozdrawiam wszystkich nauczycieli, którzy mnie uczyli. I wszystkich znajomych z klasy. Którzy większość, co prawda, tutaj studiuje to gdzie ja. Czyli w Koszalinie studiują, z tą różnicą, że oni są na zaocznych. Z tego co ja wiem, co mi znajomy mówił. Znaczy nie wiem, czy zaocznie, oni studiują w weekendy, czyli chyba zaocznie. To jest tak samo jak szkoła weekendowa. Szkoła dla dorosłych. W zasadzie studia są też teoretycznie dla dorosłych, no ale... Czysto teoretycznie. Czasem nie zdarzą się tacy idioci, którzy zachowują się jak nie na swój wiek. No ale to już nie mi oceniać. O, Denis, widzę. Dobra. O, to jest o tyle uciążliwe, że ja tu muszę przytrzymywać ten mikrofon. Nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi. Aha, i powinien się jeszcze w Mikołajki pojawić ten. Powinny się pojawić w Mikołajki te dwa odcinki. Z Flat Outa dwójki. Wow, w każdym razie... chciałem powiedzieć w każdym bądź razie, ale to musi bądź co bądź, albo w każdym razie. Dobra, a jeszcze mam kolejny, montuję już kolejny epizod, piąty epizod z tych zapiskich akcji World of Tanksa. Z World of Tanks epickie akcje. Nice bit of work. You've earned that first place. Okej. Aha, nie mogę tego. Umbrevia. Kurde, co tam się dzieje za oknem? Hey, you've done quite well. I really don't know why you had to brag about it so much. Like I said, not too crazy about going to jail. The cops are gonna be on their guard even more now, and they'll have more cars on patrol. No risk, no fun. That's what you're paid for. Now, back to business. I've got a few packages that you need to deliver. When you get to the right coordinate, just throw the packages out the window. Dobra, tutaj mamy... Tutaj mamy... Tak, to był telefon przed chwilą. Telefon mi dzwonił. No i zbierze to paczkę, czy nie? Paczka wydana. One less in my load. Czy coś ten jest? Looks like my guys are going to ambush me. I need the job to entrust. I'll have to place the packages so they can't get them on time, and I can't let them recognize me. Zabrano 4. A jeżeli oni zbiorą 4, to wtedy się już kariera kończy, tak to ujmę. Bo oni zaczynają wtedy zyskać scenka, że... no wie pan, gościu. Katsynka, że zebrali wszystkie wasze dowody. Znaczy w sensie nasze dowody. A i pytaliście się mnie ostatnio, kiedy jakiś challenge. Odpowiem w ten sposób. Nie wiem. To zależy od tego, czy mój kumpel, z którym nagrywam odcinki challenge, będzie łaskawie chciał wziąć udział w challenge'u. And another one gone. Boom! So how do you like that then? So how you like that then? Zbierze to czy nie? Mam nadzieję, że nie. Bo nie chcę mieć do czynienia z tych... Paczka zebrana. Kurde! I'm crazy about picking up everything I throw out of the window. Okej.
Jeżeli zbierze tą teraz, to muszę się postarać bardziej, żeby nie zbierał tamtej. O, nie zbierze, bo widzę, że wszystko za mną. That's all of the packages. Bye guys, it was fun. Okej. Polisujmy Ambrowia. Polisujmy auto terenowo. Dobra, nie mogę innego wybrać. You're in luck. I'm just parking it because the trail I wanted to chase up turned out to be a dead duck. So I'm staying here for now to drink my coffee in peace. Good idea. There really aren't so many routes now where you can actually let loose. Ah, aren't we the lucky ones? Somebody's just driven past that I'd like to take a closer look at. Call me back in an hour. Good luck. Też nie pamiętam tutaj, co mamy zrobić, także... Przeszedłem tą grę już prawie 3 razy. Także wiecie, także mam nadzieję, że będzie spadko. O! Seamer was right. These guys are really throwing their drugs out in the middle of the street. Well, I'd better gather them all back up again. Uh-oh. Oh, those are pretty explosive drugs. Stuff like that can really ruin your day. Ah well, at least I know that he's onto me. Dobra, użycił kolejną paczkę. Zebrałem? Zebrałem. Dobra. Tutaj macie w prawie lewym górnym rogu, no trochę niżej. Pokazane ilość zebranych paczek. U mnie tam sobie jest jeszcze, no, dosłownie w lewym górnym rogu jest liczba FPS-ów, natomiast niżej mam trochę dystans oraz liczbę zebranych dowodów. Koleś. Coś ci nie wyszło. Myślałem, że w autobus trafił. All right, that ought to be enough evidence to put you behind bars. You're all mine. Come to daddy. Kurwa, pizd. Nie, sorry. O ty, gościu. Dobra. Come to daddy. I just want to hit you in your ass. Dobra. So, friend, the game's up. Get out of the car with your hands up. Tak, są czasami bugi w tej grze. No w każdej bugi zeszło są w grze. A to był Kim. O kurde. Dobra. 12 minut póki co jest odcinka. Na mieście. Co to nie jest? Czekajcie, czytam to, co jest napisane, dlatego. O, Hornet. Malowanie muszę zmienić na czerwone standardowo. Czerwony jest to mój ulubiony kolor, tak by the way. What the fuck? To aż tyle jest? So now let's make sure we get to my appointment without any trouble. O, to moja ulubiona. I've completed all of my job successfully up to now. Well, I can be glad that fortune has chosen you, huh? Who else would you drive for, anyway? Marco. Ah, Marco. That old suspicious whiner. You wouldn't have had an easy ride with him. I don't talk about my relationship with my boss. Clever boy. But I know Marco. Get me to my appointment unscathed, and I'll see whether or not I have a job which may help you out. No problem. It's been a walk in the park up to now. Dobra, czyli tutaj mamy dojść szefa na spotkanie. Z tą różnicą, że jest pewien haczyk w tej misji, który być może zaraz zobaczycie. Dlatego mamy tutaj właśnie też kolczatkę oraz... Wow. Oraz pylecz kolczatkę oraz... O! Well, we seem to have some motivational assistance here, complete with some powerful wheels.
Damn! On this route of all routes, I was convinced they weren't patrolling here. Security leak? Could be, but only a few people know the route. Forget it. I can look into that later. Step on it and make sure you get me out of this. Will do. Ouch, kurde. Wywaliłem się. Zobaczcie ile radiowozów. Na mapie zobaczcie ile radiowozów. A nie, to jest jeden radiowóz. Dobra. Przewidziałem się, myślałem, że jest więcej. Nie, czyli teraz jak widać. O, było słychać przed chwilą radiowóz. Znaczy ja słyszałem na pewno, nie wiem czy wy słyszeliście. Kurde radiowóz. Kolejny. Do wody. Nara. Koleś. Where are they all coming from? I've got no idea, but somebody's gonna pay for this. Nara. No. Dobra. Ej, koleś. Wywaliłeś mnie spoza trasy. Zapłacisz za to. O, tu jest kolejny radiowóz koło przystanku. Tak, nie wiem czy mogę wpisywać kod na odnowienie samochodu, tak jakby. Dobra. Uuu. Jeszcze dachowanko zaliczył. Kolega. You found yourself a great route here. I don't think it could have been worse if you'd tried. Just drive, will you? Kurde. Jeszcze się wywalim. Szybciej. Ruszenie można powiedzieć z piskiem opon. Co prawda nie było słychać pisku opon, no ale no nieważne. Nie było tego co powiedziałem. Nie! Koleś. A koleś znowu pagon, znaczy tego. Dodge, imitację Dodge zepchnąłem. To jest bodajże imitacja Chryslera, także... Okej. Okay. Jest na ulicy, tu się pojawił, o, było widać, że się go się poślizgnął na oleju. I tak mimo wszystko jest moim ulubionym, są kolczatki i oraz impuls elektryczny. To jest tak zwany EMP. Electronic... Coś tam? EMP to jest bodajże skrót od angielskiego. No i no znowu imitacja Dodge'a. Wow. Nara. Dobrze nie idzie nawet teraz. Poza... Wow. Jak grałem sam w to, to gorzej mi szło znacznie. I wykrakał, za chwilę mu się już przestanie tak dobrze iść. Damn, that's no good. Turn off right at the roundabout. You should have dropped me off here, but we need to lose the cops first. O, hello. Ała, kurde. Wywalił się na rondo. W rondo. Okej, okay. Połowa trasy za nami. Ej, nie wiem kiedy się pojawi kolejny odcinek. Wow, wow, wow. Get your foot down, man. The cops are up our tailpipe. Nara. Taki ładny samochodzik był. No nic. O kurde. Just keep going like that. They'll get tired soon enough. Tired? They're like predators. They can sprint pretty well, but they've got no endurance. No ładuj się szybciej. Sorry, mikrofon mi się. Ej kurde, no kliknąłem w spację, a nie aktywowała się. Broń palna. Nie w tą stronę, w tą stronę. Czekajcie, spróbuję zrobić to w ten sposób. Że na całej szerokości ulicy rozpylę olej, to oni powinni się poślizgnąć w każdym momencie jak pojadą.
I się tak stało. Tam dalej było widać radiowozy, które się wywaliły. Kurde, 18-20 klatów na sekundę. Hehe. Parę dachowanek nie jest spoko, nie? Jakie dobre, to było głupie. Kurde. Kurde, jeszcze gościu jest ze mną. Are you pip kidding me? Jednak kolczatki nie dają tego samego efektu. Wróć, rozpracz olej nie daje tego samego efektu co kolczatki. Oraz hak nie daje takiego samego efektu jak ten. Jak EMP, czyli impuls elektryczny. Dobra, tam nie będę skakał, bo się tutaj dość często wywalałem, jak grałem samemu. I po prostu... No. Kurde, chciałem zobaczyć, czy oni są ze mną dalej, ale ja nie mogę na razie przy takim miejscu. Okej. Tam chyba później będzie misja, że mamy... Dobra, nie będę wam spoilerował. A to tam dalej mam jechać. Dobra. Myślałem, że to tutaj. Mam go wysadzić. Znaczy mi jest 17 na 20 tylko. Kurde, zastanawiam się, czy jutro mam iść na 8, czy nie iść na 8. Bo nie muszę. Zasadniczo. We'll be there soon. We'll be there soon. Sorry. O, mały driftcik. Uuu, kurde. Dobra, to nie było zamierzone. Wywalenie się w... W barierki. We'll be... O kurde. No właśnie. Nie lubię tych... Tych... A i... Tak jak już wam wspomniałem, najprawdopodobniej niedługo... A ten też mogę jechać. Najprawdopodobniej niedługo pojawi się Cola i Mentos Challenge. Albo Sprite i Banana. Tak jak już Karolek to nagrał. Bo z Helem to ja nie mam jak nagrać. Okej. Worked out fine again. That was very nice work. O, jeden kinokoskarz mi działa. Ten pick-up, tylko że czerwony, jest już znacznie lepszy niż tamten pierwszy samochód. Już mamy ponad 20 minut. Więc to będziemy już jechać w następnym odcinku, także jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie czego w górę, napiszcie komentarz i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!